porządku, moi drodzy. Witam wszystkich ponownie na live'ie z RPG najlepszego na świecie. Co my tutaj robimy? Zaraz zobaczymy mapę. Dobra. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, już mówię. Całą historię wam opowiem, bo jestem w tym dobry i potrafię całą historię opowiedzieć w kilku zdaniach. Wyobraźcie sobie, że jedziemy sobie z karawaną do miasta Złocona Dolina. Tutaj na mapie jest tu. Bo mieliśmy się tam osiedlić. Dostać, wiecie, ziemię, dom i się osiedlić. Ale w tych ruinach, gdzie żeśmy sobie zrobili postój, dzieje się coś dziwnego. Wszystkich naszych karawaniarzy zabijają. Wieje wiatr, który wyrywa ludziom duszę. My przed nim uciekamy do świątyni. W świątyni spotykamy jakichś okultystów, którzy są w trakcie okultystycznych działań. Te ich działania powodują, że idziemy do innego wymiaru i w ogóle jakiś przypał jest i budzimy się następnego dnia z taką mocą, że widzimy ludzkie dusze i ogólnie tego typu klimaty. Pamiętajcie, to jest RPG, to jest normalne w tym świecie, że niektórzy widzą ludzkie dusze i z nimi sobie gadają. No, więc jakby chcąc odwrócić to, my chcemy teraz odwrócić jakby cały ten proces tego, że widzimy te dusze, no i sobie tu krążymy po świecie. Byliśmy w Złoconej Dolinie już, gdzie rządził tyran z warowni Redrika, tyran Redrik, wieszał ludzi na drzewach, bo jeszcze jest coś takiego w tym całym świecie, że jest taka choroba, która się nazywa dziedzictwo. Ona to jest coś takiego, że się dzieci rodzą bez duszy. No i są takie, wiecie, jak worek zwykły, nie? Nic nie patrzą, nie mają spojrzenia, ani nic się nie odzywają, bo to są ludzie bez duszy. No i on wieszał wszystkich magów, animantów i innych ludzi na drzewie, bo myślał, że to ich wina. Oczywiście to są zabobony, nic to nie pomaga. Tutaj żeśmy trochę questów porobili. Tu jest nasza warownia w Saednin. I pod tą warownią znajduje się dungeon 15-levelowy. Doszliśmy już do 8, więc całkiem nieźle. Ale będziemy szli dalej, tylko trochę wzmocnimy naszą ekipę. No i doszliśmy do Zatoka Buntu. To jest miasto z kilkoma dzielnicami, gdzie praktycznie większość rzeczy zrobiliśmy. Pracujemy dla takiej jakby gildii szpiegów, powiedzmy, dla Lady Web, i próbujemy przeniknąć do Bractwa Ołowianego Klucza, które to właśnie to bractwo robiło tą sesję okultystyczną. Najlepsze foczki z Łodzi pozdrawia Bonkol Kazał PS2. To testowy donate. Aha, dzięki. Dzięki za donate'a. No więc, moi drodzy, no i my teraz jakby śledzimy poczyniania tego kultu, bo jakiś w ogóle szef tego kultu, Taos czy Thanos, czy jakąś tam nazywa, to on właśnie prowadził tą sesję okultystyczną. On jest osobą, która żyje 2000 lat i on jakby duszą jest i on przeskakuje z jednego ciała do drugiego, może ludzi przejmować. I co jeszcze? Może ludzi przejmować i ogólnie knuje jakieś intrygi w setletnie, wiecie, że na przykład przy 200 lat jakąś intrygę knuje właśnie dzięki temu, że może żyć wiecznie, no. I tyle. To wam wytłumaczyłem, co się stało w ostatnim czasie. Wejdźmy do Daru Ondry, to jest taka dzielnica w tym mieście, gdzie są prostytutki i to ogólnie bieda. Więc dziedzictwo, nie dziewictwo. To nie jest świat, w którym dziewictwo jest chorobą. No, no i tyle. No i teraz idziemy. Nie wiem, czy do tego dungeonu nie zejść. Byśmy się trochę pobili, to by było ciekawe. Jemik. $25. Najlepszy foczyk z Łodzi pozdrawia. PS, Bonkol kazał. PS2. To już nie testowy. Kurde, dzięki. Dzięki za donata, moi drodzy. $25 donata. Ale jak testowy? To nie dostałem tej kasy? A to nie dziękuję. To nie dziękuję. Nie no, spoko. Czy mam tam jakąś prostytutkę pod łóżkiem u siebie? Nie. Tu są ćpuny. Ćpunowie. O, patrzcie, coś tu jest. Czemu te ćpuny miały pod kamieniem schowane 300 sztab, znaczy monet? Dobra, nie wiem, z tymi ćpunami nic nie robiłem, a na pewno coś by się przydało z nimi zrobić. Aha, dzięki Jemik. A Jemik, ty nie masz suba, donate'a dajesz. Suba. Zamiast donate'a to bym wolał suba, wiesz? Oczywiście za donate'a też dziękuję.
Ale słup przybliżyłby nas do słup Gola i byśmy mogli ikonkę leszczyka zrobić. Kurde, Krogalik, mówisz, że skończyłeś swoją sesję? O, tu jest jakiś koleś. Co, gdzie my jesteśmy? O, dom Klofefaga. Ukradliśmy mu zboże. Dobra, gadamy z typem. Młodo wyglądający elf patrzy na ciebie z zaskoczeniem. Nie możesz tak po prostu wchodzić do czegoś domu. Też tak dokładnie pomyślałem. Kim jesteś? Jeszcze wbijam do tego domu i się go pytam, kim on jest. Elfem, który tu mieszka, teraz się wynoś. No właśnie, też się zastanawiam, jak to jest, że ja się wbijam do czyjegoś domu, tak sobie o po prostu. A, nie możesz kupować suba, czemu? Kurde, to słabo. Dom Oddy. Wiesz co? Jeszcze w domu Oddy nie byliśmy. Poszukiwać przygód przybywa do warowni naszej. Co to znaczy? A nie ma tu. W ogóle Jogurt nam powiedział, że w warowni są jakieś takie questy. O, one są bardzo wysoko levelowe. Znaczy bardzo wysoko expa się dużo za nie zostaje. I są podobno bardzo trudne i zajebiste. Trzeba by tam było iść. Czy doczekacie się jakiejś oldschoolowej gierki na Steamie? No nie wiem, ta jest taka trochę oldschoolowa, mimo że jest nowa. Czy grałem prawdziwe sesje RPG? Jasne, kurde, żeśmy w piwnicy pentagramy rysowali, świece i tak dalej. Dziewczyny nie chciały z nami grać. O, patrzcie. Cicha, nieruchoma sylwetka leży zawinięta w brudne szmaty. I co? Przeżarte przez molerniki. To jest dziecioodrodzone dziecko. Kobieta wygląda, jakby nie spała od wielu dni. Jej włosy przypominają wronie gniazdo, a pod oczami ma cienie. Niespokojnie zerka na drzwi. Rozpoznaje cię... Co? Mnie rozpoznaje? I w jej rozszerzonych oczach widać ulgę. Bogom niech będą dzięki za twój powrót. Napływy Ondry. Udało ci się znaleźć Derina? Co? Kogo? Derin to mój syn, jego ojciec. Wejt dwa dni temu zabrał go na ryby i od tamtej pory ich nie widziałam. Sąsiedzi nie pomagają, a strażnicy miejscy rzadko kiedy zaglądają do daru. Sama poszłabym do doków poszukać, ale nie mogę zostawić. On jak w burdelu siedzi ten Wejt, albo w tym drugim. Masz próżnorodzone dziecko. O właśnie, ona ma próżnorodzone dziecko. Widzicie? Dziedzictwo, nie dziewictwo. Dziedzictwo Wejdwena jest równie silne w Zatoce Buntu jak w każdym innym miejscu. Ludzie są przerażeni i szukają winnych, czy to wśród kobiet w Zamtuzie, czy też w rodzinach tych biednych dzieciątek. Dobra, opowiedz mi o ich zniknięciu. Opowiedz mi o Derlinie. O, będziemy questa robić, zaginione dziecko. Ale tego Wejdena to jakby widziałem. Ja nie wiem, czy to nie jest ten, co pije w knajpie, a ja mu postawiłem ten, zamiast wrócił do... Kurde, spaliłem questa chyba. Dobra, czytam dalej. Jest odważnym chłopcem, choć może trochę zbyt zuchwałym, ale zawsze był posłusznym synem i grzecznym bratem. Ma ciemne włosy, bystre oczy i uśmiech na podorędziu. Co to jest podorędziu? Kiedy go znajdziesz, na pewno rozpoznasz go w mgnieniu oka. Powiedz mi o Wejdzie. Czasami nie wiem, czy mam się cieszyć, czy smucić, że w ogóle wraca do domu. Przez większość czasu wydaje pieniądze na chlanie w burdelu. O Boże. Wejt miał zabrać Derina na połowę przy dokach. To było dwa dni temu. Dobra. Kurde, to jest trochę przypał. Mocny przypał jest, bo mi się wydaje, że ten Wejt to jest ten, kurde, co pił w knajpie i ja, zamiast powiedzieć mu, żeby wrócił do domu, to mu postawiłem kolejkę jeszcze jedną. Słabo, co? Wiecie co? Idziemy do tego burdelu, sprawdzimy tą sytuację. Ale wydaje mi się, że to jest ten sam koleś. A może będzie się dało z nim jeszcze zagadać. Miał zabrać go na ryby, kurde, stracił syna i poszedł pić. Donate jakiej wielkości przekonałbym? Żaden donate by mnie nie przekonał do zmiany gry, naprawdę. Bardziej by mnie... Donate może mnie przekonać do tego, żebym jakąś grę spróbować. Ktoś daje donate'a, mówi, kurde, są... A nie, to Oliego żeśmy schlali, a to dobrze. O, tu jest ten Wejt. O, gadamy z nim. Nie mogę się napić w spokoju. Poklep Wejda po ramieniu. Jego oczy są pełne wstydu i pogardy dla samego siebie. Czego ode mnie chcesz?
Twój syn zaginął. Wyjaśnij lepiej, co tutaj robi. Słyszałem o Derenie. Wszystko w porządku? Wejt obraca kufel w łonach. Nie. Wziąłem chłopca na rybę, a po drodze chciałem się zatrzymać tylko na jednego szybkiego. Kazałem mu poczekać na zewnątrz. Chciałem tu zostać tylko parę minut, ale kiedy wyszedłem, już go nie było. Zgubił syna, mówiłem. Nie mam pojęcia, co powiedzieć. Nie zadręczaj się tak, przecież nie chciałeś, żeby tak się stało. Wiele rzeczy nie chciałem. Dzielny Derin. Chyba kupię suba, bo aż mi się czasy Icewind Dale'a przypomniały. No, Icewind Dale to było. Pod orędziu, że pod ręką. Aha, że pod ręką, że często się gość uśmiecha. Kurde. Ej, tu się coś świeci w wodzie. Patrzcie. Co to jest? Chyba się utopił. Co to jest? Jak tam się dostać? A, bo tu można do wody wejść. Zajebiście. No to chyba znaleźliśmy syna. Aż se zapiszę. Przed tobą leżą zwłoki młodego chłopca, częściowo pokryte piaskiem i wodorostami. Sięgnij w stronę duszy. I my jesteśmy tą widzącą, o której mówiłem, czyli możemy w duszę zerkać i z nimi gadać i tak dalej. Sięgasz do duszy, która rzuca się na ciebie. Rozjarzona mgła uderza w powietrze wokół ciebie. Nie jest w stanie cię dotknąć, ale czujesz, jak emanuje słabym, niekontrolowanym gniewem. Już dobrze, chcę ci pomóc. Duża migocze, zbliża się do ciebie z początku nieco bojaźliwie. Kiedy cię otacza, czujesz zachwyt, strach i radość zbiegania pomiędzy statkami w samo południe. Nagle dusza kieruje cię w stronę uliczek niedaleko starego, słonego masztu. Rizon, 20 to nowy sub. Dzięki Rizon za suba. Dźwięk suba, własno kurde językowy zrobiony. Dzięki jeszcze raz. Wymalowane kobiety kręcą się pośród mężczyzn widocznych w świetle latarni. Ojciec poszedł się napić, jak zwykle zresztą. Mówił, że wchodzi na parę minut, ale minęło już kilka godzin. Mężczyzna pilnujący wejścia tylko się roześmiał, kiedy usiłowałeś mu to wyjaśnić. Zawsze są tylne drzwi. Agaton, $2, a ładny uśmiech cię przekona do zmiany gry. Nie, Agata, to jest sesja RPG, to musisz się wczuć w to. Ale dziękuję za donata. Mogłaś przecież na TeamSpeak'a wbić i powiedzieć. Zawsze są tylne drzwi. Alejce dwóch mężczyzn zapędziło kobietę w kąt. Na jej policzkach widać strugi łez. Jest przyparta do muru i odwraca wzrok. Powoli przesuwają się bliżej. Robisz krok w przód. Mężczyźni prawie cię nie zauważają, ale kobieta patrzy na ciebie błagalnie. Takie spojrzenie widziałeś już u nękanych przybłęd. Także u własnej próżnorodzonej siostry, kiedy ojciec wyjął ją z nieociosanej kołyski i włożył do miednicy pełnej wody. Tamtego dnia byłeś odważny. Nóż jest zapasem Zbira. Nagle jest w twoich rękach, a zaraz potem w jego udzie. Jesteś drobny i szybki, ale niewystarczająco szybki. Palce wbijają się w twoje ramię, a zabłocony bucior pędzi na spotkanie twojej twarzy. Wtedy wszystko tłumi zimna, słonowa woda. A, czyli dusza odsuwa się od ciebie, pulsuje pytaniem. Byłeś bardzo odważny, bogowie wynagrodzą ci to w następnym życiu. Dusza Derina wydaje się chłonąć tę myśl, po czym mknie w morskiej mgle skrywającej port. No dobra, no, czyli on chciał... A, zostaw zwłoki w spokoju, weź sztylet. Drugie dłonie chłopca są sztywne, ale udaje ci się uwolnić sztylet. Jest zbyt duży i kosztowny, by mógł należeć do niego. Na rękojeści wyryta jest... O kurde. Moi drodzy, czyli chłopak chciał pomóc jakiejś prostytutce w alejce, no i niestety, kurde, nie podołał. Zabili go. Już Agata, dawno nie dawałeś, dlatego chciałaś dać donata. No nie wiem. Tak, oczywiście nagrywam to na YouTube'a. Wszystko jest w archiwum posegregowane. Powiedzmy ojcu, że zginął. Nie mogę się napić, twój syn nie żyje. Derin bronił jednej z tutejszych kobiet przed grupą zbirów.
Mój chłopiec zginął, kiedy byłem tutaj, oddam. Moja żona zawsze mi mówiła, że doprowadzę do tragedii, a nie sądziłem. Tak, musisz powiedzieć Oddzie, co się stało. Musisz powiedzieć Oddzie, co się stało. Jaki w tym sens? To koniec. Nasz syn nie żyje i ona nigdy nie przyjmie mnie z powrotem. Tu jest moje miejsce. Zajebiście, idziemy z nią zagadać teraz w takim razie. Ciekawe, skąd ten sztylet z napisem B. Może ktoś będzie wiedział. To pewnie do jakiejś rodziny należy. To pewnie jakaś szlachta chciała zgwałcić kobietę. Gdzie ta Odda? Tu jest dom Oddy. Dobra. Skąd się wziął mój nick? A to już jest takie, kurde. Taki już jest mój nick. O, udało ci się znaleźć mojego Derina. Derin został zamordowany. Lepiej usiąść, Derin nie wróci. Okej. Mój chłopiec nie żyje, to niemożliwe. Co się stało? Derin bronił jeden z prostych przed grupą zbirów. Był bardzo odważny, powinnaś być z niego dumna. I szybko podnosi dłoń do ust i oczy błyszczą od łez. Bogowie, a co to zmieni? Nigdy nie pozwoliłabym, żeby mój chłopiec zginął za jedną z tych kobiet, ale tłumił kanie. Mogę się tylko modlić, by bogowie byli dla niego łaskawi w następnym życiu. Może jest nadzieja dla jednego z moich dzieci. Sądzę, że lepiej znać prawdę niż nieustannie się zastanawiać. Dziękuję, że przynosisz odpowiedź. Proszę, weź to. Tych kilka pamiątek chciałam pewnego dnia dać Derinowi, ale teraz nie będą mu potrzebne. Coś dostałem. Pierścień, mały pierścień ochrony, solidny sztylet. Moi drodzy, mały pierścień ochrony i solidny sztylet. Solidny sztylet mi niepotrzebny, ale mały pierścień... O, a w ogóle tu ja mam więcej tych pierścieni. Stanowczość. Kurde, mały pierścień ochrony. Zajebiście. Elegancko. Nie wiedziałem nawet, że mam takie rzeczy w plecaku. Może coś jeszcze mam. Niepokonanie. Dobra, moi drodzy, załatwiliśmy tego questa, chociaż moim zdaniem coś z tym sztyletem trzeba zrobić, nie? Było na nim B. To jest, na pewno należy do szlachetnego rodu z literą B. Który szlachetny ród? Popaprany brzeg, nie da się tam zajrzeć. Wyjął, a tu jest ta baba? Ta paladynka? Wyrabiasz sobie reputację wśród Meneli. Szkoda tylko, że złą reputację. Tu chodzi o tych szlachciców, którym, kurde, złą reputację sobie wyrobiłem. Zbiry nas napadły, ale leszczy to ja jadę, kurde. Patrzcie, jakich robimy. Wiesz co, Rizon? Nie wiem, czy będę jutro o 20 akurat z 3 streamował. To ja nigdy nie wiem, o której będę streamował. Dziś miałem nie robić streama w ogóle. I tylko właśnie dlatego, że chcę tego RPGa sobie pograć i go poprzechodzić, to tylko dlatego właściwie gram. Czekajcie, pogadajmy z nią, o co jej chodzi. Ach, czy już załatwione. Verzano to był handlarz z kompanii handlowej, który handlował na lewo pestkami, wiecie? Bejak Bonkol? Myślicie, że to Bonkol zabił? Co za koleś, kurde, wiedziałem, że to mógł być on. Verzano igra z ogniem, a potem ktoś inny musi za to płacić. On nie zasłużył na twoje miłosierdzie, ale przynajmniej mam go z głowy. Za to jestem ci wdzięczna. Jeszcze wam jedną rzecz wytłumaczę. On handlował tymi pestkami na lewo. To były pestki do aborcji. I to jest fakt, co są. Nie ściemniam teraz. I rodzina szlachecka miała monopol na pestki do aborcji. Że można je nazwać trochę jak pigułka po taka. No. Więc... Więc on miał zatargi z tą rodziną i myśmy mu pomogli i teraz ta rodzina to są właśnie ci z mostu, ci zabójcy od tej rodziny, bo jest przypał mamy z nimi, no i tyle. Celowo nie
Celowo bądź nie pozbawiając się go, wyświadczyłaś Republikom Wejreńskiej przysługę. Współpracuję blisko z ambasadą, by chronić nasze interesy, ale uważam, że ostatnio za mało otwieramy się na innych. Widać wyraźnie, że masz w mieście swoje sprawy do załatwienia, ale sądzę, że możemy pomóc sobie nawzajem, jeśli zechcesz wykonać dla nas parę zadań. Spogląda ponownie w stronę składu i unosi opierzone brwi. Oficjalnie znaczy się, możemy pójść tam razem, przedstawię cię ambasadorowi. No dobra. Znakomicie, może wreszcie będę mogła zająć się czymś ważniejszym od niańczenia kupców. Ambasada jest Kim ona w ogóle jest? Paladynka, poziom 8. O kurwa, poziom 8 to wysoko. Bo ona ma taki poziom jak moja postać. Ale ja nie chcę paladynki mieć w teamie. O co chodzi z tą latarnią? Niech mi ktoś wytłumaczy. Ci żeglarze tutaj są? Czy ja czytam posty na grupie z Team? Czasem. Czasem. Rzadko. Zależy co jest, a co jakiś ważny post do mnie? Co jeżeli Beto Brunecia? No nie wiem właśnie. Czy to się da otworzyć? Nie, potrzebujesz właściwego klucza, żeby tutaj wyjść. No niestety. No wiecie co? Nie pozostaje nam nic innego jak iść do tej ambasady, zobaczyć co oni tam od nas chcą. Te questy się łączą wszystkie, i światy, i krainy. A tak w ogóle to, czy to jest przedmiot questowy? Jakiś taki? Przedmioty fabularne. Wiecie co mi się wydaje z tym sztyletem Zbira? Że to będzie, mówię, od jakiejś rodziny szlacheckiej. Na pewno jakiś przypał był. Trzymaj się, Kubutek. Co tam, Krogalik? Właśnie minąłeś osobę od questa od latarni morskiej. Aha, stał tam, mówisz, gdzieś na tym, na moście. No nic, ambasadę załatwimy na razie. Chyba, że w latarni były jakieś fajne walki. Ja nie lubię tych... Zanim się questy weźmie, to w tej grze trzeba tyle pochodzić i ten... A lubię walczyć bardzo. A, na molo jest laska, da ci misję. Dobra, to ja się tam wrócę, tylko załatwię tą ambasadę, nie? Oczywiście wszystkie książki są nasze, kurde, bo czemu nie? Vincent Agusti. Co możesz dla ciebie zrobić skromny sługą Republiki? Skromny sługa Republiki. Pelegram... Pelegina mówiła, że przydałaby ci się coś tam pomóc. Oczywiście, oczywiście. Ponoć starałaś się z Menelami, a jednak wciąż jesteś wśród nas. Imponujące. Dobra. O Boże, ile czytania. Ale przejdźmy do interesu. Pewna grupa awanturników nazywająca się Zapomnianymi sławiła się plądrowaniem enigwiańskich ruin w Jelenioborzu i sprzedawaniem skradzionych reliktów w Republice Wajlańskiej. Należy ich powstrzymać. Wiesz na pewno, że handel engwitańskimi reliktami jest w Jeleniobożu surowo zezbrojony. Gdyby dowiedziano się, że notable z Republiki za nic sobie mają zakaz plądrowania ustanowiony przez Duke'a, mogłoby to postawić pod znakiem zapytania wiele istotnych umów handlowych, a nawet sprawić, że Zatoka Buntu nałożyłaby embargo na wajlańskie towary. Nie mogę na to pozwolić. O ten, dobra, pomogę. Dziękuję, powiem... Pewien wpływowy kupiec z Republiki, Mastre Barkozini jakiś? Barkozini również zainteresował się engwitańskimi reliktami i wysłał swojego człowieka do Zatoki Buntu, aby ten spotkał się z Zapomnianymi. Zaaranżowałem jego zatrzymanie i przesłuchanie przez rycerzy Tygla. Lekko zasugerowałem, że to poszukiwany przestępca. Chcę, abyś zajęła jego miejsce, udawała wysłannika Barkoziego i dowiedziała się, jak Zapomniani szmuglują relikty z Zatoki Buntu. Z tą wiedzą mogę podjąć kroki, aby zniweczyć ich działania i zdyskredytować ich w oczach ich klientów. Dobra. Żegnaj. No dobra, ale gdzie on ma to spotkanie? Idź na most Aeldevanach. Zapomniani czekają na wysłannika Mastre Barkoliniego. Diagons, to nowy sub. Dzięki za suba. Lululu. Dźwięk suba. Przy moście Aedelwana.
Agosti chce, abym zajął jego miejsce i dowiedział się. Dobra, idziemy na ten most. Będzie kurde bitka na pewno, przygoda. Tylko gdzie ten most jest, bo nie kojarzę takiego. Kojarzy ktoś taki most? Czy ktoś kojarzy taki most? Gdzie go kurde znaleźć? A, tutaj. Dobra, zajebiście. To nie tak daleko. Aha, bo tu jest koniec mapy. No tak, ja się zastanawiam, czemu mi się myszka nie ten. No, ale na środku mostu takie spotkanie i to jeszcze głównego. To trochę przypał, co? Ale ja lubię walczyć, kurde, w stylu RPG. Dlatego w Diablo nie gram. Udawaj kupca od Maestro Barkoziego. No dobra. Będę udawał kupca Maestro Barkoziego. Okej. No i co? Ma dwóch magów. Chyba druida jakiegoś. Sam jest pewnie paladynem albo gejem. Podobnie wyglądają. Gdy się zbliżać, dłoń mężczyzny pozornie od niechcenia wędruje do rękojeści cepa zawieszonego przy pasie. Czego od nas chcesz? Mówi, mam ktoś nazwisko Barkozi. Tak, spóźniłaś się, a my nie znosimy czekać. Lepiej, żeby to się nie powtórzyło. Skoro grzeczności mamy za sobą, mamy z głowy, przejdźmy do konkretów. Na południowym krańcu doków, w Darze Ondry, znajdziesz obluzowaną deskę. Tuż obok zatopionego statku zostaw pod nią zapłatę. Akceptujemy wyłącznie monety albo kamienie szlachetne. Wolelibyśmy klejnoty. Znacznie łatwiej nieść je niż kilka worków z monetami. Więc tak, podmienimy zapłatę na nigwiański relikty, warte nieco mniej niż będzie wynosić zapłata. Mniej, bo w koszty wliczamy ryzyko zawodowe i organizowanie wyprawy. W końcu to my odwalamy całą robotę i nastawiamy karku. I od cała filozofia, łatwizna, nie? Jakieś pytania? Skąd mam wiedzieć, że po prostu nie zgarniecie forsy i tyle? A właśnie. Mastre Fuccillo i Mastre Ross nie mają żadnych zastrzeżeń. Coś się nie podoba, to fora z dwora. No dobra, Glanfar mogą się wściec. Glanfatanie mogą się wściec, gdy przyłapią was na plądrowaniu inigwańskich ruin. Jeśli w istocie tak będzie, co zdarza się rzadko, upewnimy się, żeby Glanfatanom szybko przeszła złość. Świadkowie są niewygodni. Skąd wiecie, które relikty są drogocenne? Dość dobrze znam engwintańską kulturę. Jeśli mówię, że coś jest cenne, to tak właśnie jest. Przez ten cały czas nikt was nie złapał? No. Nie mam więcej pytań. Dobra, daj nam około tygodnia, coś ci załatwimy. Kurde, no i co? Koniec? A to co za typek podbiegł? Liliana, złe wieści, Orimant. Kupiec od Barkoziego nie przyjdzie. Rycerze Tygla zgarnęli go na przesłuchanie. Obstawiam, że stoi za tym Agosti. A co tu się dzieje? Ups, chyba nas nakryli. Przygląda ci się, jego wzrok tężeje. Dobre pytanie. Patrz mu w oczy bez słowa. Za dużo wie, zabić ją. O ja pierdzielę. Czemu moja postać jest kurde na pierwszej linii? Dobra. Yes. O, a co to jest? Powoduje u przeciwników stan deliryczny. Yes. On your word. Dobra. Tu nic nie mamy, a tu możemy, dobra, to. A to są leszcze, powiem wam. Po zamiataniu już większość z nich nie żyje. Czemu niektóre z moich postaci są przeciwko mnie aktualnie i o co chodzi? Nie.
O kurde. Co on zrobił? On mi odwrócił tych moich. Kurde, nikim nie mogę sterować za bardzo. Dobra, cztery strofy. Moi drodzy, odwrócili nam ten. Myślałem, że to są leszczyki, a oni zrobili taki przypał, że... że nasze postacie odwróciły się przeciwko nam i zaczęły nas atakować. Wiecie, jakiś im zrzucili tam, nie wiem, zawładnięcie umysłem czy inny jakiś... jak to się mówi, pedalskie czary. Co, koniec? Dobra, zajebiście, pozabijaliśmy. Większość z nich umarła, więc spoko. Jakaś tarcza, jakieś pancerze. Zobaczmy, jak to wygląda względem jego broni. 12 do 19 kłute. Dobra, w sumie to nic ciekawego z nich nie wypadło. Dobra, wracamy do ambasady. Trochę nam, nie wiem, czy nam to wyszło, chyba nie. Czy ja mogę nauczyć się tego czaru, co zmienia przeciwników w przyjaciół, wiecie co? Sam nie wiem. Może z tego. Z grymuaru, zaraz sprawdzę, bo mam nowy grymuar. Wiem, że powinienem mieć taki czar, a nie wiem, kto go ma. Nie wiem, czy to jest mag. Patrzcie, wzięliśmy grymuar, nie? Ten nie ma żadnych nowych czarów. Jakie on miał czary? Zamęt. Postać ogranicza zachowuje się nieobliczalnie. Co 6 sekund wykonywanie zrzut, który może mieć następny... O, atak na sojusznika, marsz w przypadkowym kierunku, brak działania. Widzicie, on mógł na nas zamęt rzucić, bo to jest jego grymuar. Cuchnąca pieszczota. Zajebisty czarku. Cuchnąca pieszczota. Nie wiem, czy ten oni nam zamętu. Nie wiem, musiałbym kliknąć i sprawdzić, a nie zrobiłem tego i teraz... Co oni na nas ruszyli? Subgoal jest taki, że robimy nowe emotki. Siema, Szymek. W ogóle jedną rzecz wam wyślę. Jak ktoś ma wykop, niech se zerknie, bo zrobiłem wpis na wykopie, bo dostałem fajną wiadomość. Mój wykop, gdzie to jest? Macie, zobaczcie sobie, jaką postać, raczej jaką wiadomość dostałem na Facebooku. Na czat wam wysłałem. Dobra, wracamy do tego typa. Spotkałem się z zapomnianymi, ale przyszło nie do końca tak, jak planowałeś. Nie dowiedziałeś się więc nic o ich akcjach przemytniczych. Szło mi całkiem dobrze, dopóki nie odkryli, że nie jestem wysłannikiem. Dobra, rozumiem. Cieszę się, że to przeżyłeś. Drapię się po brodzie. Miałem nadzieję, że na subtelniejsze załatwienie sprawy. Ale co się stało, to się nie odstanie. Nie mam pojęcia, co z tego wyniknie. Ale to już mój problem, nie twój. Weź te klejnoty jako zapłatę. Dobra, opowiedz mi o republikach. Żegnaj. No i co, koniec? Zapomniani. Quest wykonany. W ogóle poszedłem do tych prostytutek. To do dziś mnie trzymają busty od nich, wiecie? Nie wiem, jak to jest, bo musimy częściej chodzić na prostytutki. Jakby ktoś nie wiedział, w tej grze przespanie się z prostytutką daje całkiem niezłe bonusy. Co to robi? Figurka obsydianowej lampy? Jesteśmy taki przedmiot. Nie, tu go nie ma. Tu jest, czekajcie. Przywołanie 3, zjawa. Zajebiście.
Dobra, niech każdy coś... Czekajcie, przywołamy taką zjawę, czy nie mogę? Nie, a fajnie, teraz każdy ma coś przywołuje. Ja już mam pełno tych przywołańców. Mam żuka, zjawy, wiwerny i kurde, nie wiem co jeszcze. Nie ma to jak okradać tych ambasadora. Ale mam dobrego skilla, więc wiecie. No i tyle, kurde, pookradaliśmy leszcza. Mogli sobie lepsze zamki założyć, a nie takie, kurde, bieda u ambasadora. Plus bonusy na alimenty. A nie, to jest skradziejstwo. Dobra, nie możemy tego ukraść, bo będą nas, zaatakują nas. Kiedy arma 3 Battle Royale? Dzisiaj była. Jedna runda, dwie rundy, albo trzy. A, że z czarną paladynką, jak porozmawiam z ambasadorem, to dostanę nowego questa. Ale nie chcę jej wsadzać. Za kogo mam ją wsadzić? To bym musiał mu mojego murzynka, śpiewaka wsadzić. Albo któregoś tanka wydupczyć. Czy oni nie powiedzieli, że oni jakieś rzeczy przy darze Ondry pod deską kładą? Ja tam chyba podejdę sobie na i przeszukam to miejsce. Może coś tam leży jeszcze. Nie wie ktoś, czy to tutaj ten? Dobra, przeszukajmy to miejsce, bo tu nigdy nie wiadomo, co tu może być jeszcze. Jest coś. Solidna kusza. Dobra, moja postać używa kuszy, nie? Ale na pewno nie tak solidniej, zaraz się okaże. A nie, mamy więcej damage'u. Szybkość niska. Celność plus 4, obrażenia 1,15. A to ma co? Nie wiem. Ona jest szybsza, ale ja nie wiem jaki jest DPS jej, wiecie? O to mi chodzi. Nie wiem jak ona szybko strzela. To jest największy problem. Widzicie, że paladyn to tank i wymieniam tanka na tanka, tak? Oh fuck. O jak zajebali. O fuck, nie wyspałem się. Kurde, znów to samo. Czy on naprawdę mi stłumił magię? To jest moim zdaniem dziwne, bo on nie powinien móc tłumić magii na tym. Tłumienie magii, 17 sekund. No nie wierzę w to. Naprawdę im stłumił magię? Oszołomienie im wsadził teraz. Dziwne to jest dla mnie. Dobra, leszczy pojechaliśmy. A ten w ogóle ma takie fajne odepchnięcie. I patrz, się przewrócił koleś. Oślepienie, oflankowanie, wszystko dostali. O, to są fajne materiały do enchantowania, zajebiście. To jest chyba ta deska. Szpic enigmańskiego berła. O. Dobrze, że tu poszedłem. O, coś jeszcze, patrzcie. Plakonik, nic strasznego. Co już, jak miałbyś okazję przespać się z taką niską i umieścioną
Krasnoludką to zrobiłbyś to chyba nie, jednak. One mają wąsa, pewnie obłosione nogi i są brzydkie. O, nasada Enig Wieński oberła, naprawdę? To co, ja tu wszystko znajdę? To co, oni pod każdą deską kładli coś? Co za leszcze. Wodna gąbka. Może tutaj. O fuck, dobra. Pęci na takich leszczy, to mi się nawet nie chce, kurde, czaru rzucać. Sakry tu! Ale go cofnął, aż o metr do tyłu poszedł. Jogurt w ogóle mi mówił, o siema Jagoda. Jagoda, mam dwa filmy z tobą na YouTube'a, wiesz? Dwa filmy z tej nocy, co z Izakiem gadaliśmy. Jeden mam z twoją historią, co opowiedziałaś, a drugi... O, czekajcie. Do cegieł i desek przywarły małże. Ich muszle są tak ostre, że można się pokaleczyć. No to kurde, nie macaj muszli. I Jagoda, tak to już jest. Trzonek Enig Wieńskiego berła. To chyba wszystko z tego berła, nie? Czy jeszcze jakiś kawałek? Trzy kawałki. Zaraz to poszukamy. Czy to są questowe itemy? Jest. Szpic, nasada, trzonek berła. Pójdziemy do tego kowala. On chyba potrafi to ten. Od rycerzy Tigla. I oni to będą umieli poskładać w jedną broń. Kto mi zrobi te grafiki na przykład podczas przerwy albo jak live'a zaczynasz? Wiesz co, Agata zrobiła na przykład taką z Borderlandsa, ale też Kurls jest taki moderator u mnie i subskrybent, on też zrobił nie jedną z nich, a nawet większość. I jeszcze ktoś tam zrobił, wiecie. Agata zrobiła chyba z Borderlandsa i z tego, i z DayZ jedną. A Jagoda nie ma tego filmiku na YouTubie jeszcze, on będzie dopiero, jeszcze ich nie wrzuciłem nawet. Dobra, moi drodzy, idziemy z tym berłem, czy nie, wiecie co, zrobimy tego questa na tym. Dobra, trzeba by się było przespać, niestety... A, nie rozumiem, czemu nie można tutaj rozbić obozu, nie rozumiem tego. Idziemy do burdelu się przespać w takim razie. Cześć Agatka, i cytu tu jest, jaki cycu? Prześpimy się w... Na molo jest most, co ma ostatni fragment berła. Aha, to ja dobra, no to spoko. Dziękuję za te porady. Nie spoilerujcie mi historią, ale takie porady myślę, że jesteśmy w stanie zaakceptować. Na pewno ten. Nie, nie chcę, chcę łóżko. Co chciałem powiedzieć, na pewno to trochę pomaga mi i też wiecie, prowadzę streama, nie wszystkie teksty, nie mogę się tak bardzo skupić na tym wszystkim, bo też nie chcę was zanudzać, kurde, i siebie zresztą też, więc jak czasem mi pomożecie, coś powiecie, gdzie coś jest, to przynajmniej nie będziemy siedzieć i dwie godziny zastanawiać, kurde, o co chodzi. A większość rzeczy jest dość logiczna, tak? Chociaż takie smaczki typu, że koleś na moście ma berło, da się ominąć, jak się do każdego nie zagaduje. A ty zasta smerwetka, ty. Dobra, to jest koleś, ciekawe. Starzec wędruje po nabrzeżu i spogląda na wodę. Bawi się dużym, okrągłym przedmiotem, nieustannie przekładając go z ręki do ręki. Nie masz pewności, czy jego szeroko otwarte usta i oczy wyrażają przestrach czy zaskoczenie. On sam też chyba nie ma pewności. Ty, nie wyglądasz na kogoś ze straży. Uważniej patrzy na ciebie i twój ekwipunek. Powiedz, nie chcesz może zarobić kilku miedziaków? Pokazuje czy trzymany w dłoni przedmiot. Jest duży, okrągły opal. Okrągły opal z wyrytymi engwitańskimi runami lśni od jego potu. Widzisz statek, który tam zatonął? Szukam kogoś, kto pomoże mi odzyskać zaginiony ładunek. Opowiedz mi więcej o zaginionym ładunku. Wyruszyliśmy z zimnego ranka w dół rzeki po drodze
prowadząc ładunek i rozładunek, jak zwykle. Co dokładnie się stało? Kiedy dotarliśmy do spoczynku Ejny, zgodziliśmy się wziąć kilka skrzyń z miejsca zwanego Xliban Railk. A, to widzicie, to już wiemy, jak oni ten przemyt robią. Kilku chłopaków rzuciło okiem na ładunek, dostrzegli różne zbroje i złamane berło. Wzrusza ramionami. Nie wiem, po co komu złamane rzecz, ale animanci kupują nawet brudne pończochy, jeśli im powiesz, że pochodzą z ruin. Niemal dotarliśmy do Zatoki Buntu, kiedy podniósł się Rwetes. Widziałem wiele bujek w barach, ale to brzmiało inaczej. Byłem na pokładzie razem z kapitanem, ale on i pierwszy oficer zeszli pod pokład, żeby sprawdzić, co się dzieje. Kiedy nie wracali, zajrzałem do ładowni. Widziałem, jak jedna z tych zbroi przechadza się samodzielnie, pokryta krwią. Kiedy mnie spostrzegła, ruszyła w stronę włazu. Aha. Dobra. Uznałem ładunek za stracony, nie mówiąc o wypłacie, ale wtedy jeden z chłopców wyciągnął to w sieci. Ponownie pokazuje opal. Już mam brakujące fragmenty. O kurde. Słuchaj, jeśli chcesz, dam ci ten ostatni fragment. Podnosi opal w górę. I imię osoby, która kupi je wszystkie. Ja chcę tylko 200 pandów za dostarczenie tu ładunku. Brzmi uczciwie? Jasne. Trzeba ci udać się do lecznicy dusz w paprotnym brzegu i znaleźć Nans. Ona będzie wiedziała więcej o tym znalezisku. Wiem, że kupowała wcześniej inne od naszej załogi. Jak leci? Powiedz mi, Odarze. Dobra, żegnaj. Okej. Okay. Zanieś fragment berła do Nans w lecznicy dusz. Idziemy to zanieść? Ja to bym to raczej poskładał do kupy to berło i je sobie wziął, ono mi będzie chciało uszy. Właśnie, 200 to jest mało, wiecie ile my mamy? To w ogóle tu jakieś te ceny, mamy 46 tysięcy, a oni tu takie ceny dają za niektóre przedmioty? Tyle takie ceny dają za niektóre przedmioty, że w kurde jest nic tylko kupować, naprawdę. Dobra, lecznica dusz. No idziemy tutaj. Nant to miała być? Nant. Bo tam Nenynt stała jakaś na zewnątrz. Jakieś berło by się przydało, bo ten mak to taki... Ale on tak ciągle czaruje. Jest Nans, o. Przykro mi, moje dziecko już nie praktykuje, jestem zbyt zajęta moimi badaniami. Imatl mnie przysłał, powiedział, że zainteresuje cię kawałki berła, które znaleźliśmy. Ach, ta gaduła papla na mój temat i jest przy tym gorszy niż przekupki na targu. Nigdy nie powierzaj sekretu mężczyźnie przyprószonemu siwizną. Zobaczmy, co tam masz. Nans uważnie ogląda berło i zmrużone oczy okala siateczka zmarszczek. Imatl powiedział ci prawdę, kupię to, niestety zepsute berło nie jest warte aż tyle. Imatl podał za wysoką cenę. Zerka na twoją twarz, a jej palce zaciskają się wokół kawałka trzymanego w dłoni. Wezmę to od ciebie za 500. Wydajesz się coś za bardzo przemilczana, czy coś ominęłaś? Kciuki kąciki jej uzgrają ku górze. Widzę, żeś bystrzejsza niż Imatl. Ta prawda jest taka, że mogłabym naprawić to berło. Wodzi palcem po wzorzystym fragmencie. Jest zepsute, nie ma wątpliwości, ale kawałki same w sobie są w dobrym stanie. Dobra. Mogłabym to zrobić za sumę 1800. Dobra, niech złoży. Spodziewałem się, że będziesz chciała się przyglądać, żeby sprawdzić, czy twoje pieniądze są w dobrych rękach. Zatem usiądź wygodnie. Dobra. Po upływie wielu godzin spędzonych na niecierpliwym oczekiwaniu powraca do głównej izby i pokazuje ci berło. No jest zajebiście poskładane. To może być największe dzieło mojego życia, jeśli mogę to tak ująć. Dziękuję, że mogłam się tym zająć. Badanie takiego kazu jest prawdziwą gratką dla kogoś z mojej dziedziny. Dbaj o nie. Co tutaj robisz? Dobra.
Dobra, żegnaj. Okej, moi drodzy. Berło, gdzie to berło? To jest to berło? Enigwieńskie berło. Co ono ma? Berło dwuręczne. Ten engwitańska broń złożona została z fragmentów. Trzonek pokrywa inwokację. Wiecie co? Jakie on ma berło? Nie wygląda ono na jakieś zajebiste. Patrzcie. On ma 12 do 19. Dokładnie takie same. Wysoko, dwuręczne, różdżka w użyciu. Berło. Solidna jakość, szybkość. No ta ma zakłócanie, kurde, i co? Zakłócanie po trafieniu, celność minus 5 przez 5 sekund. To jest zajebiste, nie? Mrożące uderzenie, 27 obrony, dobra, to mamy. Celność plus 4, a ta ma co? Tempo ataku, celność. Możemy jej dać to mrożące uderzenie. Czy to nie jest to berło, które ja mógłbym wykorzystać do tego? Dobra, misja zakończona. Czy to nie jest to berło, które ja bym mógł wykorzystać, moi drodzy, później, że tam duszę mogę w nie wsadzić, czy coś w tych klimatach? Czy może mi ktoś napisać, czy tam się nie da jakoś specjalnie go zenchantować? Wydaje mi się, że powinno tak być. Dobra, przerwę sobie to nagranie na YouTube'a. I zaraz zacznę kolejne.